Witam serdecznie. Kolejnego pięknego poranka. Dobrze, chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Chciałbym się podzielić tym chlebem. No, chciałbym się podzielić z Wami tym chlebem, ale to jest niemożliwe. Podzielić się taką fajną rzeczą, że właśnie upiekłem wczoraj chlebek. I to jest brat dzisiejszego bohatera. Dzisiejszym bohaterem też jest chleb, tylko upieczony. Wygląda inaczej, o tak bym powiedział. Chciałem Wam pokazać taki ładny też, pochwalić się takim ładnym kształtem i w ogóle. Natomiast tutaj zobaczycie chleb trochę inaczej wyglądający. To jest kwestia tylko, powiedzmy, przypadku, co nie jest w ogóle istotne, co nie? Kształt chleba nie ma większego znaczenia. Natomiast zacznę od zagadki i chciałbym, żebyście przez tą zagadkę przeszli. To teraz ja tutaj skomentuję to, co będziecie też widzieć na ekranie i no i zobaczymy, jak Wam pójdzie, dobra? Okej. Krótki materiał, zobaczymy, co z tego będzie. Więc, szanowni Państwo, tutaj chlebek wyrasta, tak, w tym żaroodpornym naczyniu chlebek wyrasta. Ale chciałbym Wam pokazać, bo ja piekę chleb od, no, z 10 lat już piekę. I są fazy oczywiście, kiedy się nie piecze, ale są fazy, kiedy pieczemy chleb i różne, na drożdżach, na zakwasie, średnio 2 razy w tygodniu. W zależności od wielkości, ja ogólnie teraz mało chleba jem, więc w zasadzie sobie nie piekę dla się. No i zobaczcie, są tutaj 4 naczynia, które przez te ostatnie lata wykorzystywałem właśnie do pieczenia chleba i to jest dosyć droga inwestycja. No i jedno naczynie jest w prezencie, dostałem od córki, natomiast pozostałe no, trzeba było zakupić. No i to nie są jakieś tam małe pieniądze. Teraz pytanie, czy warto? I wszystkie oczywiście naczynia nadają się, niektóre wymagają większej lub mniejszej pracy, znaczy przygotowania. Natomiast które z tych naczyń, jak myślicie, na ten moment uważam, że jest, powiedzmy sobie, najlepsze pod tym kątem, że najmniej trzeba się przy nim narobić, a jednocześnie jakiego, w cudzysłowie, przepraszam za wyrażenie, gniota byście nie wygnietli, to Wam chleb po prostu wyrośnie. I na pewno na YouTubie widzieliście wiele filmów właśnie w różnych naczyniach, jak ludzie pieką. No tylko w takich filmach, no, jeżeli jakiś wyjdzie mankament, to ludzie się nie bardzo chcą chwalić tym, nie? Na filmie to wszystko można fajnie zmontować, żeby wyszło tak, jak powinno wyjść. Natomiast, jak myślicie, z którym naczyniem za chwilę pójdę, żeby wsadzić do niego chleb? Okay? Wszystkie są fajne, naprawdę, wszystkie się sprawdzają. Ale najlepsze jest właśnie. W tym momencie uważam, że najlepsze jest właśnie zwykłe naczynie żaroodporne. I tutaj wkładam je do piekarnika, żeby je podgrzać. A wiecie, o co chodzi, nie? Nie będę Wam mówił, jak się piecze chleb w takim naczyniu. Tak czy inaczej, zobaczycie za chwilę efekt końcowy. Położyłem tutaj ciasto tak trochę w rogu. Znaczy, często tak robię, natomiast akurat tak się ułożyło trochę dziwnie i kształt wyszedł taki troszeczkę z taką... No zobaczycie zresztą. Okej. Ale oczywiście to nie ma najmniejszego znaczenia. I powiem Wam, czasami, bo przecież wiadomo, robimy z różnej mąki, czasem da się trochę więcej wody, albo po prostu no, fazy księżyca też mają wpływ na pieczenie chleba, więc nigdy ten chleb nie wyjdzie tak samo. To wiecie, to nie jest człowiek maszyną, jak w fabryce, gdzie to wszystko jest zawsze w takich samych idealnych czy identycznych proporcjach. Tylko po domowemu się robi po prostu różnie to bywa. Nie? Czasem to ciasto będzie za rzadkie troszkę, czasem może być za suche. Natomiast powiem Wam, że w naczyniach przede wszystkim, ale ogólnie w tym żaroodpornym jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi chleb nie wyszedł. Więc chciałbym Wam dzisiaj z rana zaproponować. Ja na swoim kanale też pokazuję, jak nagrywać, znaczy jak zrobić różne chleby. Możecie sobie popatrzeć. Ogólnie jest to bardzo proste. Jak się już dojdzie do wprawy, to żadne ci wagi nie są potrzebne, bo po prostu to się wyczuwa.
I pamiętajcie, droże też nie są takie złe, jak je malują. Droże też są potrzebne, a jeżeli faktycznie ich nie chcecie używać, to ale znaczy musicie używać, ale jednak macie jakieś tam obawy, no to po prostu taki chleb jemy przynajmniej dzień po upieczeniu. Wtedy one się już tam dezaktywują. No i what's cała filozofia. A taki chleb, jak sami upieczecie, to tydzień czasu jest w stanie postać, więc ten jeden dzień, kiedy sobie będzie owinięty szmatką, chlebaczką, nic mu nie będzie. No bo zresztą jak zjemy taki chleb w 4-5 dni, no to jeżeli on tydzień czasu jest w stanie wytrzymać, to właśnie nic się nie dzieje. A taki sklepowy to wiadomo, nie? Po jednym dniu czasami już się ukroić nie dało, albo się kruszy, albo nie wiadomo co się dzieje. Także zresztą na pewno pieczecie chleb. Jak jesteście tutaj na kanale, to myślę, że większość z was wyroby z mąki sobie robi. I tyle. Chciałbym dzisiaj wam przekazać, także miłego dnia wam życzę, bawcie się dobrze, na pewno pieczecie chleb, możecie się pochwalić, jak wam wychodzi, co robicie, co kombinujecie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co sądzę na temat na przykład pieczenia chleba z ziarnami, czy jakie ziarna używać, czy w jakiej postaci, to swoją opinię mogę wyrazić, nagrywając jakiś materiał na ten temat. No, to wystarczy, co? Już się pewnie rozbudziliście. Miłego dzionka, do zobaczonka. Trzymajcie się. Cześć. Hej.